Kurde, zawahał się. Gazu, 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 gazu. Ale poszedł tym Volkswagenem w ciągnik. Aaaa, rozwalił się o ciągnik. Siemaneczko, ja jestem Lucek. Zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 tryb Fortnite. Dzisiaj zaczynamy sobie od wyzwania. Właściwie zaczynamy sobie od dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest... to są pozdrowienia dla wszystkich Florianów. Wszyscy Florianie? Floriany chyba. Pozdrowienia dla was pod koniec tego roku, chciałem powiedzieć w nowym roku. Jak... fajnie. Wiecie co, a trzecie, a kolejna rzecz, jaką dzisiaj zrobimy, to jest sprawdzenie, czy w ogóle Tsuro jest w stanie podjechać pod wulkan. I jedziemy, na razie jedziemy takim... no, łatwym można powiedzieć podjazdem, ale czy sobie poradzi? Ja myślę, że na spokojnie, on jest dosyć mocny. Myślę, że na 100% jest lepszym wyborem niż Garbi. Oj, nie ma co do tego wątpliwości, w ogóle jestem w trybie, a bawię się w jakieś wyzwanie, ale widziałem takie... o kurde ty. Bawię się w jakieś wyzwania zamiast tutaj walczyć o przetrwanie. O nie! O nie! Ty, tutaj jest mega stromo! Zapomniałem, jak tu jest zajebiście. Ej, zobacz! A tyłem? Może tyłem spróbuję? Czekaj, czekaj. Wsteczny. No tak jakbyśmy mieli napęd na tył teraz. Kurde! Nie widzę mojego auta. Cofamy, cofamy, cofamy! O, ja nie ścigałbym się tutaj pod wulkan. Jemu, ej, on nie mówi, jemu chyba nie brakuje mocy, jemu brakuje trakcji. Okej, ej, to nie jest jakiś super trudny podjazd, nie? Kurde, ziomek, nic z tego. Nic z tego, a tu chyba jeszcze popadał deszcz, to tym bardziej. Czekaj, gdzie jest strefa? Pokaż mapę. O, niedaleko, dobra, nie ma źle. Możemy jeszcze zgarnąć. Patrz, a tu Lambo! Nie, no tak dobrze to nie będzie. Ford Escort. No dobra, on jest trochę szybszy, jest trochę szybszy. Zabieramy go. Jeszcze zdążymy do strefy dojechać, bo jest tutaj na blisko. Także na spokojnie. Tylko trzeba tymi serpentynkami jechać, jak się ma słaby samochód. Tego już się nauczyłem. I cyk, i jesteśmy. Myślę, że nie będę dzisiaj dużo komentarzy czytał. Bo... chyba wygram. Jeśli masz napęd na 4 koła, musimy właśnie sprawdzić najsłabszy samochód z napędem na 4 koła. To by był ten offroadowy mini. Nie? On powinien być taki... o kurde, ktoś tam kozioł... jedziemy, jedziemy. Ktoś tam się rozwala autem. Dawaj go, dawaj go. On jest tutaj przede mną. Przede mną, przede mną. Jest, mam go. Kurde, szósty poziom. Oj, ale się wrąbałem. Nie no, ja nie chcę czytać komentarzy tak dużo, żartowałem. Ale tak się rozwalał fajnie, ale akurat przy mnie się poprawił, no. Dobrze, czekaj, jak tu się omijało festiwal? Kurde, dogoni mnie tutaj chyba. Cztery biegi tylko, jok, poszedł! O, o, czekaj, chyba wpędzi się w maliny, bo tam są ściany nie do rozwalenia. Ouu, kurde, on już tam wyjechał. Myślałem, że tutaj jeszcze trafię jakoś. On tam też musi objechać, ale nie tak, znaczy trochę więcej niż ja chyba. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Rozwal się tak jak wcześniej. Niedobrze. Ej, to się nie liczyło, bo robiłem challenge z Tsuru, byłem źle przygotowany. Jest jakiś problem, ale przydałaby się rotacja samochodów co jakiś czas w tym trybie. Jest jakiś problem, ale z czym? Musisz w pełnym zdaniem pisać. Tak, oczywiście, że tak. Moim zdaniem to jest świetny pomysł i mówiłem wam to już wcześniej, nie? Że rotacja powinna być. Ja myślę, że tak nawet co sezon powinni robić tą rotację samochodów, nie? Że co chwilę nam się zmieniają, wtedy trudniej byłoby się nauczyć konkretnych aut. No może nie co sezon, ale tak
co miesiąc. Co miesiąc, żeby się zmieniało, nie? To by było naprawdę zajebiście. Jeszcze jeden zdążyłem przeczytać. To się stało, że gdy dobiłem 200 poziom, to mi się zresetował. Poziom ci się, ziomek, nie zresetował, tylko dostałeś przy swoim poziomie taką dodatkową gwiazdkę. I w zależności, kto ile tych gwiazdek ma, to ma jakby wielokrotność swojego poziomu. Na przykład ja mam przy moim niku 4 poziomy, 4 gwiazdki, plus tam, nie wiem, 200 albo 100 mam na przykład, nie? Setny poziom plus 4 gwiazdki, to tak naprawdę mam 4 razy 200, to jest 800. Kurde, ja muszę sprawdzić, jaki mam poziom. Ale chyba mam 4 gwiazdki, wydaje mi się, że tak. Pokaż mi mój ten poziom. Ja mam poziom 4 gwiazdki mam i 75 poziom, czyli... O kurde, co mi się tu stało? 4 razy 200 plus 73, czyli 873? Ja bym miał taki wysoki poziom? Kurde. Subaru! O, atakujemy, tu na dole ktoś jest. Zaraz przy strefie, co on tam robi? Nie wiem, jest mój. Bawimy się. Kurde, Subaru! Co ty, Subaru, robisz? Ja tym samochodem cały czas przegrywałem. Zobaczymy, co będzie teraz. Co ten gościu tam robi? Tsuru! Co to tam jest? Tsuru! Zapał mi? O kurde, nie ten przycisk! Fuck! Dobra, jak na niego szybko zatrąbić? No! Trąb go! Kuźwa! Chodź tu, on jest AFK! Ty, on tu teraz nie podjedzie! A ja mam napęd na 4 koła, e? Tak, przekoń, co za fail! No chodź tu, kurde! Czekaj, co? Monitor chce mi się wyłączyć. Nie, nie chcę. Kurde. O, jeden pojedynek dzisiaj wygrał. Co to w ogóle jest? Tak, jak się trąbi? O, mam! To jest w sumie takie nie najmocniejsze auto z napędem na 4 koła, więc to jest dobry moment, żeby sprawdzić też, czy będzie sobie lepiej radzić tutaj przy podjazdach. Tu jest już mega stromo. O, tu ładnie złapał trakcję, cyk. Uuuu, też się ślizga. No ale mam dużo czasu na ten pojedynek. Kościu. Chyba nie za... W ogóle zjechał z całego wulkanu, na samym dole jest. Co za ludzie. Ja, ale chociaż jeden pojedynek wygram, no nie mogę powiedzieć, że nie. O, już wygrałem. Kurde, całe szczęście, że nie muszę tam jechać. Maserati, bardzo ładnie. Kurde, gość nawet nie ogarnął, że... Znaczy ogarnął, tylko poszedł pewnie kupę robić. Dobra, tutaj ktoś podjeżdża pod górę. No, czuję, że to będzie ciekawy pojedynek. Idziemy. Coś tu jest. Przygotowuję sobie klakson. Chyba, że też wyszedł, bo... Pewnie poddał... Może poddał się na podjeździe. Albo gdzieś tu stoi w miejscu. No, zniknął. Szukamy, szukamy. Szukamy. Nie ma go, no. Wziął i zniknął. Tu słyszę jakąś muzyczkę, tak jakby drop teraz się pojawił. Kurde, drugi poziom. A jak Maserati tu podjeżdża? Cyk, 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 cyk. Dobra, tutaj nie był aż tak stromy podjazd, nie? A tutaj? Na dwójeczce, cyk. A tutaj też nie jest tak stromo. Tam było, tam gdzie Subaru podjeżdżało, była większa stromizna. Tu jest tak, umiarkowanie. Ale i tak, samochód z napędem na jedną oś już by sobie tak nie poradził, nie? Trzeba by było bardziej, no nic, po prostu by nie podjechał i tyle. No szlak by to, zjechałem z wulkanu, teraz widzę, że wszyscy na wulkanie siedzą. Ej, jak tam byłem, nikogo nie było. O, dobra, ktoś na mnie jedzie. Kurde, dobra, bierzemy go. No, no, no! Cholera, na padzie bym go wyzwał. Jest, mamy, broncio, gdzie jedziemy? Tutaj, może być. Pojechał sobie dookoła? Kurde, cwaniaczek. Trafił? No nie! Na tym cholernym wulkanie najlepsze akcje się robi i mnie to minęło, strasznie.
Dobry odcinek jak zawsze. Raz w ostatecznym pojedynku byłem ja i dwóch graczy. Oni jechali mostem i się z niego zepchnęli i sam jechałem na metę. O, co jest zajebisty, zajebisty moment. Wiem, o co ci chodzi, bo też kiedyś coś takiego miałem, że się gracze między sobą bili i właśnie się tak odepchnęli, tylko nie na moście, tylko tak osoby na drodze normalnie jechali. I w tym momencie ja między nimi tak przejechałem. Tylko że to był wyścig, a nie był to eliminator, bo eliminator gram tylko z wami. Byście wiedzieli, że coś takiego się zdarzyło. Miałem 10 poziom na wulkanie i od razu przegrałem z pierwszym poziomem? A, to ktoś zrobił tą głupią sztuczkę. Ech. Znam ten ból. Przecież to jest porobiony Civic w sedanie lub Nissan Almera. Jak teraz patrzę, to najprościej Forda Taurusa? Przypomina starego? Może, nie wiem, nie znam się aż tak. Dobra, lecimy. Teraz jak ten Batman, zerkniemy na miasto w poszukiwaniu znaków. I zobaczcie, jest trochę dropów po lewej, po prawej. Ja bym celował na prawą stronę, bo miasto musimy ominąć już niestety, bo strefa będzie godzić. Ale... pojadę tu. Coś mam takie dobre przeczucie. Część z was pisała też, że pozmieniali w trybie te punkty ostateczne na pewno. I teraz nie wiadomo, czy się komuś wydaje, czy tak naprawdę jest. Ja tylko zauważyłem, że więcej osób teraz losuje te samochody z 10 poziomu, to znaczy tak jakby wcześniej. No i fajnie jakby kurczę pododawali więcej tych samochodów, nie tylko z 10 poziomu, ale też z innych poziomów. Kurde, drugi, nie wiem czy jest sens zmieniać. Ale to Porsche brzmi. Dobra, tutaj już coś mamy na wylocie innego. Audi S1, a tam jeszcze coś innego. No to jest trochę tych autek. Tu jest korcik, to olewamy. Let's go! A pierwszy poziom? Ej, co jest? A, okej, dobra, bo już myślałem, że mi trąbik nie zadziałał. Jedziemy! Ale poszedł tym Volkswagenem! Wciągnik! A, rozwalił się o ciągnik! No, to już się nie odrobi. Musiał tam jakoś ładnie górkę złapać, że tak zdobył prędkość. Ekstra! Naprawdę byłem zaskoczony, on nagle był tak ze 100 metrów przede mną. Super. No ale kurde, jednak mamy tą Audicę, która ma tak mniej więcej porównywalne osiągi, nie? Tu się widzę, że dużo dzieje, ktoś tutaj pojechał. Czy oni są w pojedynku? Co tu się wyprawia? Tak wygląda, to dwa pierwsze poziomy się ścigają? Nie, tamten ma coś dobrego. Ale są w wyścigu. O, to ciekawe, czy Tsuru tutaj podjedzie pod ten wulkan. No, mi się nie udało. Ciekawe wyzwanie ktoś mi dał w ogóle w komentarzu. No, Garbi to wiadomo, że sobie nie poradzi. Nawet nie wiem, czy jest którekolwiek podejście bez tych serpentyn, po których te samochody dałyby sobie radę podjechać, nie? Trzeba by było poszukać. No bo pewnie takie przypadki się zdarzą, że gdzieś tam będziesz musiał Garbim podjechać pod wulkan, bo tam będziesz miał koniec pojedynku. Mapka, tak to wygląda. No to jedźmy sobie dookoła ładnie. O, już cię ktoś trafił. Kurczę, nie w tą stronę jedzie. Coś dobrego, coś zielonego chyba ma. Railcat? Jeepek? Oho, zawraca już, okej. No nie wiem co to tam jedzie, coś dziwnego. O, nie, wziął Volvo. O, to chyba Tsuru miał. Kurde, barierka, cholera, ucieka. Let's go. No to będzie ciekawy pojedynek. O, ale przyfarciłem teraz. Tutaj też widzę, że ktoś się tam ściga, jeden od drugiego ucieka. Tu coś czerwonego goni. Co to pojechało? Jakieś Ferrari? Chyba tak. Ej, Volvo jest dobre, nie ma co go lekceważyć. O, coś jedzie w naszą stronę, tak jakby chciało zaatakować zaraz po pojedynku. Cwaniaczek, dobra, jedziemy na pas startowy.
Jest! Kurczę, wyjechałem z tych wertepów. Zawsze jak jadę przez to, to mam taką schizę, że za moment się rozwalę. I gaz do końca, sprawdzamy FOMAX. Co to tutaj? A, miśki jakieś, okej. Pewnie nowe rzeczy do rozwalenia, nie? Cyk! O, tu trzeba uważać, bo można z tej skarpy źle skoczyć. Dobra, mamy to. I ulepszamy sobie Maserati na... Już będzie chyba... 7. poziom, tak? Nie, 6. dopiero. Sportsback, może być. Ktoś tutaj widzę, że na blisko jest. O, ach, wyzwali się. Był tutaj ktoś na blisko, już na niego celownik ustawiłem. Mała strefa jest, trzeba szukać kogoś fajnego do jazdy, no bo wypadałoby RS7 ulepszyć na coś fajnego. Jak tu dobrze zaatakować? Widzę, że na pasie startowym ludzie są. Tutaj mamy pewnie twardy murek, nie przejedziemy tak łatwo. X5. O kurczę, ale ktoś za mną jedzie w złym miejscu dla mnie. Więc ustawmy się tutaj. Poczekam aż on może... O! X5 wziął. Kurde, to nie stół już. Dobra, to mam pomysł. Skoro wziął X5, to jeszcze nie ma dobrego auta. Ja sobie pojadę tu. Może przyjedzie w moją stronę. Wtedy go wyzwiemy. Chodź, chodź, chodź. Kurde, pojechał prosto. Ach, co za szkoda. Czekaj, czekaj, zawrócił. Zawrócił, jedzie w moją stronę. Patrz, patrz. Kurde, zawahał się. Gazu, 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 gazu. Udało się chyba. Jest. Jest. Dobra, jak tutaj zjedziemy? O, trzeba... Jak tu zjedziemy? Bo tu są te skały. No, trochę mam pełne gacie. Dobra, jedźmy asfaltem. Nie, dobra, to będzie za skałami jeszcze. Okej, gościu pojechał offroadem. Nie wiem, czy to dobry pomysł w tym momencie. Raczej nie. Dobra, tu nie ma skał, okej. Myślałem, że to jest trochę wcześniej, ale na szczęście nie. No tam trzeba przez tę wyschniętą rzekę przejechać, przez skały i inne takie rzeczy, tam można nieźle wtopić. Ja już nie raz to zrobiłem, więc wiem, co mówię. Marutada, a myślałem, że Maruda to jest, okej. Jakaś Maruda. 9 osób zostało. Dobrze, Kajenka, co my tu wymyślimy? Czy ktoś się jeszcze nam tutaj... przydarzy, ciekawy. Tu jest taki to jest taka fajna, prosta, że można sobie akurat tak idealnie ukończyć pojedyneczek. Jakby ktoś w moją stronę jechał i skończył pojedynek w tym miejscu, no to byłoby naprawdę fajnie. I znowu z launch control sobie ruszyć, a tamten gościu w X5 się zawahał, nie? Widzieliście to. Jedzie coś? Jedzie coś w moją stronę, jestem niewidoczny teraz. Myślicie, że jest szansa? Jedziemy, jedziemy. Chyba w skałach siedzi. Kurde, ktoś na czołówę ciśnie. Nie uderzaj we mnie. Coś tutaj jest, nie? Kurczę, pojechał w drugą stronę. Cwaniaczek zasrany. Gdzieś tam na dole siedzi. Chyba ma coś szybkiego, bo ładnie tam ruszył. A tam jest tak trochę pod górkę. O nie. Niedobrze. O kurde! Ale przerąbany! Tamten jedzie w moją stronę, okej. Wycofał się? Co się tu robi, ty? Pojechał na tamtego. Cisnął się, ale to już chyba będzie koniec, zaraz się strefa zmniejszy. A jeszcze jest trochę czasu. Cholera, ten co ty? Co on ćwiczy? Jakieś szybkie auto ma na 100%, 9. poziom. W skały się wrąbał, okej. Pewnie leży na dachu. Kurde, poprawił się. Kurczę, tamtego wyzwie. Cholera, jest tak dobrze ustawiony. Ajajaj. Ten ma bronko, 10. poziom. Jadą w drugą stronę, ten przegra. Ja wam mówię ten, bo nie wiem, który to jest który. O, shit. Dobra, to już chyba będzie koniec, nie? Final, no już jest final. Head to head's complete.
To co, na autostradę będzie trzeba jechać? Final showdown begins. Co? Ej, on robi wyzwanie, że kończy mecz w Tsuru? Co jest? Co tu się wyrabia? Dobra, na autostradę, jak myślicie? Ciężko powiedzieć. Cholera, ale na pewno w tą stronę, nie? Ach, o kurde, Funkiem pojechał. O, dobra. Jedziemy tutaj. Jadę sobie pasem ładnie. Funkiem gdzieś tam pojechał. Myślicie, że dobrze pojechał? Kurczę, nie wiem, wyglądał jak taki zdecydowany, więc... Ja jadę sobie pasem, wydaje mi się, że tu chyba jest lepiej. A tam się można porozbijać o skały, ale może tamten gościu ma doświadczenie. Dobra, rozbił się, nie ma doświadczenia. Więc dobra nasza, teraz trzeba tą straszną hopkę tu zrobić. Aaaa, jest! Ho, ho! Ty, ktoś zaraz za mną ciśnie. Szkoda, że się nie mogę obrócić, ale rozwalił się. Tylko, że masz jakieś super szybkie autko, skoro mnie tak podgonił. Dobra, teraz musimy tutaj zmienić pas. A nie, tu są te niewidoczne skały. O, by się udało. O, właśnie, kurde! Boże. Aj. Ostatni skończyłem. Nie wiem, czy Tsur nawet mnie nie pokonało. Cholera. O, tutaj jest właśnie ten ciekawy komentarz. Na pewno dali kilka końcowych punktów w eliminatorze. Będzie odcinek eliminator w Dekru Motor Fest? Wiem, o co ci chodzi. Chodzi ci o te derby. O, jak już to bym tam grał na padzie, bo tam jest hardcore. Ale myślę, że ja, czemu nie? Fajny jest nawet ten tryb. Czy poleci ktoś kierownicę w przedziale cenowym 500-700? Kurczę, ostatnio wszystko podrożało. Nawet ta T300 RS kosztuje 1700 zamiast 1000. Ja kupiłem ją kiedyś za 1100 na Black Friday. Masz takie same szczęście z drzewami co ja. Chyba każdy ma szczęście do tych drzew, co? Ten dźwięk silnika aż mi się przypomniał Civic z Forza Horizon 4. O, Civiki paskudnie tam brzmiały. A czy było słychać, jak Fałtek się załącza, ale no brzmiało jak stado os, no nie? W piątce znacznie poprawili dźwięk tych samochodów. Skoro Nissan Tsuru jest wyraźnie lepszy od Garbusa, to najwyższa pora wrócić do wyzwania eliminatora z samochodem z pierwszego poziomu. Na mnie cały czas czeka to wyzwanie w Forza Horizon 4, ziomek. Dobra, biorę Garbiego, żeby nie było, że ciągle tym Tsuru. Zresztą mi się teraz wszystkie samochody wydają tutaj szybkie, bo dopiero co nagrywałem odcinek ze SnowRunner, a tam się jedzie 10 na godzinę. I to jest maksymalna prędkość twojego pojazdu. Przez całą mapę, przez 2 godziny robisz jakieś zadanie, ziomek. To jest dopiero hardcore, także tutaj nawet taki Garbi to jest wyścigówka. Chciałbym właśnie zrobić taki pojedynek Garbi kontra Tsuru. O, to by było dobre. Teraz sobie wsiadłem do tego Garbiego i powiem ci, nie jest taki zły, jak sobie go zapamiętałem. Ja po prostu mam z nim złe wspomnienia, bo nim się przeważnie przegrywa, nie? Ale tak jak pojeździłem trochę tym Tsuru, no to ten nie wypada tak źle. To jeśli chodzi o przyspieszanie na asfalcie, bo jeśli chodzi o tam offroady, pokonywanie tych takich nierówności, no to Tsuru jest wyżej zawieszony i ładniej to tłumi, to wam pokazywałem chyba wcześniej, nie? Tutaj też jakieś to zawieszenie miększe jest, ale bez szału. Ty, a co my tam mamy? Może to będzie Tsuru? Dawaj, let's go! Co, myślisz, że się ciebie boję? Audisy, myślisz, że się boję? Ani trochę się nie boję, jedziemy! Tutaj da się skoczyć, nie? Tak się skróci fajnie. Audisa jest tak naprawdę, wydaje mi się, że w gorszym położeniu ode mnie. Tylko muszę dobrze wyjechać przez miasto i może uda się wygrać. Kurde, nie tutaj jeszcze. W mieście pamiętajcie, lepiej według GPS-a, bo to różnie bywa. Dobra, tu mnie GPS prowadzi, żebym skręcił. Ale ja pojadę kawałek tutaj, dlatego że będę miał skręt pod mniejszym kątem. I właściwie ja już wyjeżdżam z miasta w tym momencie.
bo tutaj jest taka długa, prosta. Wiecie, tu się wyścig jeden tam kończy. A gościu wjechał w miasto w te takie tam zakręty. Zamiast patrzeć na GPS-a. I tadam! Pokonany sposobem. Rzucało mi tego autka. Pod tym względem lepszy jest Tsuru, bo kurczę jest taki pewniejszy, nie? Jednak ten napęd na przód jest taki... Gościu wyszedł! Pokonany, no wiem, boli duma. No jednak czwarty poziom kontra pierwszy przegrać. Zdarza się. Mam dziwne przeczucie, że ten gościu... Co tu się wyprawia? O kurde, jest za mną, szlak. Dobra, ma Porsche. Co, nie jedziesz? Skubany, wyprzedził mnie i dopiero trąbnął. Jak mi brakuje tego w takiej funkcji na kierownicy. Szlak. Cwaniaczek. O, ale są ładnie wcelowano asfalt. No nic. Próbuję swoich sił, zobaczymy. Ojojojojoj, ciężko, ciężko. Kurczę, dobra jest ta... Warszawa, co on ma, nie? O nie, drzewa. O kurczę, to jest prosto do celu, 1,5 kilometra. Co tutaj może pójść nie tak? Mapka szybko? Przez las mamy przejazd, tak? Gdzieś tam zwolnił, omija drzewa. No ja nie mam takiego luksusu, nie mogę sobie na to pozwolić. A, muszę tutaj gnać i ryzykować. Było blisko. Kurczę, ładnie to zrobił, szlak. A wiecie co się akurat zaczęło? Akurat zaczęła się ta burza tropikalna, ja strasznie chciałem się w niej pościgać. Przecież w eliminatorze rzadko się zdarza tropikalna burza, zobaczcie. Wow, ej, dobrze, dobrze zagrał ten gościu, naprawdę, tak wszystko miał ogarnięte, opanowane, ładnie. Ej, wywaliło mi Forzę w tym momencie. Na pulpicie jestem, naprawdę. A, szkoda, że wam tego nie pokazałem, ale w tym momencie mi się skraszowała Forza, jak wychodziłem z tego pojedynku. No to chyba znak, że najwyższy czas skończyć ten odcinek. Bardzo wam dziękuję, że byliście na trybie Fortnite i w sumie jedna osoba podsunęła mi fajny pomysł, żeby sobie nagrać z Motorfesta tryb eliminatora, czy jak to się tam nazywa, nie? Bardzo chętnie, a tymczasem zapraszam was na kolejny odcinek. Na razie. Cześć.